niepowtarzalny Bladeusz i Tygrys Admirosa! Który się nazywa Kotełem. Elo, elo, z tej strony jest Admiros, znaczy Kapitan Bladia, to jest Admiros i Flagusz. Siema. No, dzisiaj w końcu dokona się przyjęcie jednego z najpotężniejszych stworzeń, jakie chodzą po tej stronie dżungli. Ogólnie rzecz biorąc, przed wami Rura, czyli samiczka niejakiej hobby. No, 135 level. I tym razem Bladeusz osobiście zbuduje siodło. Osobiście zbuduje siodło. Jaki ładny trajk tu chodzi. Biały. Biały? No, normalnie biały. Zastanawiam się jednak, co tu można zainwestować jeszcze. To jest wodociąg. To jakieś to jakieś na późniejsze. Mało przydatne. Co jest z tych... O! Nie, co to jest? Leczy lżejsze dolegliwości. Słabe. Strzały usypiające. Generują mniejsze obrażenie strzały atrakcyjne, lecz powodują gwałtowny wzrost apatii. Czyli ty używasz strzał tych właśnie, ten, Pragusie. Usypiających, tak? To jest wam potrzebne, żeby przejmować dinozaury. Dobra, ja sobie wyszkolę tą umiejętność, ale żeby wyszkolić kuszę, to chyba trzeba mieć większy level, tak? Kuszę tak, ale możesz z łuku strzelać. Ej, zaraz się przejmie. Strzałami. A, z łuku można strzelać. Tak? No to przejmuje się? Daddy! Patrz. Już, budzę się! Przejmuję się! Sekundy. Fabio, Ruro, żyj! I trajk też się niedługo przejmie. No, no. O kurde, 135 level Fomi. Fomi. No, parę to będzie lansik teraz. Hardcore będzie. Jeszcze chwila. Blady uwaga, będzie jeszcze chwila. Fobia, od dzisiaj jesteś nasza! Jej! Bardzo ładnie. Kurde, dwa odcinki, dwa dinozaury. Profil po baza wiedzy się odblokowuje mi, co no, nie? No. Dobra, nazwiemy cię Rura, Rura. Rura. Poczekaj, już. Rura, dobrze, i mamy Rurę. Dobra, Rura, włącz podążanie. Nie, włączyłem. Włącz podążanie. I Rura, chodź za mną, szybko. Ruro, ona słyszy mnie? Zrobiła kupę od razu. No idzie, idzie za tobą. Rura, rura, rura. Chodź za mną. Dlaczego ona śmiesznie biega? No, bo to jest. Ale ona jest tak słodka troszeczkę, muszę tak stwierdzić. No. Chodź. No, rucho. Słodka rura z niej. Rura, rura, rura. A tego pterka to chyba na Prime'ach przejmiemy, nie? Rura, tu, tu, tu. O, no. Rura, 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 rura. Dobra, jak tam z strajkiem wygląda sytuacja? No właśnie patrzę, wiesz co, no 95% też chwila i będzie. No, idealnie. Ale dobra, jaki on postój, będzie miał level? Chodź tu, Rura, postój będzie przy 96. Rurze. No, trajki podobno są bardzo przyjacielskimi stworzeniami, tak mówią. No. Co nie, Rura? Trajk będzie mega. Tylko taki kolor ma, nudny. Dobra, to jeszcze trochę mu to zajmie. Teraz prowadzę Rurę. Rura, chodź za mną, szybko, pokażę ci nam twój nowy dom. Oj, faktycznie to jest taki ładny trajk teraz. Ładny? Nic bardziej mylnego, on jest chory po prostu. Chory trajk? Białe trajki to co choroba jest, a nie. Co ty mówisz? No jasne, że tak, ale wy głupcaski jesteście. Ja to Rura, chodź do swojej nowej bazy! Dobra, Rura. Dobra. Dobra. Dobra, Rura nie jest zła. Poczekaj, co tu jest? Załóż siodło, by jeździć. A, to muszę zrobić. To chwilę zrobię. No tak, wyłącz podążanie. Dobra, zamknąć bramy. Powiedzcie mi, jak będzie blisko przejęcia, ja tymczasem. Zastanowię się. Znaczy nie, w ogóle ten, nauczę się umiejętności robienia siodła fobii. Oh yeah. Siodła potrzebuje fobii. Dużo skóry, tak się składa, że Bobson ma przy sobie dużo skóry. Bo Bobsona wytrenowałem, żeby miał te skóry. I stwórz przedmiot. Przed wami rodzi się kolejne wspaniałe stworzenie Bladeusza Jednosa. Ktoś tu biegnie, jakiś typek. Czyli fobia. Chodź tu, fobia. 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 A gdzie tu? Która nazywa się Rura. Dobra, fobia, pokaż na co cię stać. Oh yeah. Pokaż, chcę zobaczyć jak ona szybko biega. Już ci pokażę. Jest niczym błyskawica. Ona chyba zbiera normalnie jagody, nie? Poczekaj, zaraz zobaczę. Pewnie tak, no bo coś musi się przydawać. Nie? Ona wciąga jagody nosem. Może drewno zbiera. Nadchodzę! Wow, no nieźle. Fobia rules.
Rura! Mogę wsiąść? Poczekaj, zatrzymaj się na chwilę. To jest jednoosobowa, czy nie? Dzisiaj Blad jeździ na siebie. Wow, jaką wielką kupę zrobiła. Ale a widzisz? To ale kupa nam się przyda. One się szybko rozkładają, no. Więc weźmy tą kupę. Ej, a kupę można zjeść? Tak z ciekawości? Nie sprawdzałem. Można, spróbuj. Patrz na kolę. Troszkę. Tak? No. Zjadłem. Twoje zdrowie leciutko niby spadło. Zjadłeś, ale chyba się najadłem kupę? Przynajmniej. Co? Zjadłeś kupę swojej świni? Tak. Tak. A, nie. To nie jest świnia, tylko to jest rura, szanujmy się, dobra? Okej. Okay. No, zresztą czego się nie robi z miłości? Je kupy? To ona zrobiła kolejną kupę. What the fuck? Bo nie wiem czy wiesz, rury... przyjmuje się trajk. Kupę na minutę chyba. Przyjmuje się trajk? No, trajk się przyjmuje, patrzcie, 99. O, jak go nazwiemy? To jest mężczyzna, czyli będzie się nazywać... Mariusz? Mariusz czy Mariusz? Już jest Mariusz. To nie, to będzie się nazywać... Krzysiek. Pomyślmy, stój. Szukam dobrej koncepcji na nazwę. Jest, o. Jak... Nazwę go... Nie, bo Przemek też jest. Nazwę go... No. Kurde. Dawid. Dawid. O. Dawid? Dawid. Bo on idzie za mną. Idealnie pasuje. No czekaj, ej, bo on idzie strasznie agresywny ten. Patrzcie. Imię. Patrzcie, jadę na nim. Już Dawid. Dawid Strike. Ale w sumie nie jest taki zły ten kolor. Ładny. Ej, można... A nie, bo to siodło. Dobra, zaraz zrobimy na trajka siodło, tylko na początku. Włącz podążanie. Chodź za mną! Pokażę ci twój nowy dom, Mr. Trajku. Chodź za mną, szybko! Trajku, podążaj za mną, za rurą! Podążaj za rurą. Szybko! Admiros, otworzy ci bramy! Nie tam nie ma! Nawet nie cię dogania. Ja tu naszego pterodaktyla głodzę. Dobra, ja odniosę sobie metal. Toż to piękna dzielnica jest. No i teraz w końcu... Ej, cały czas sra zauważyłem nasza fobia. Tak? Dobra, chodź tu, trajku. No, głodna była. Ej, ten Dawid obwąchuje siurka. Chyba się za polubili. Dawid obwąchuje siurka. Dobrze to brzmi, nie? Spoko. To brzmi źle. Rzeczywiście. Dobra, sprawa jest taka, fobia. Musisz być grzeczną fobią, dlatego musimy ci zrobić tak. Zobaczmy teraz siodła. Siodła. Patrzmy, jakie mogę zrobić. Mogę zrobić na całą siodło na parazaura. Jeszcze mamy ichtiozaura, nie wiem kto to jest w ogóle. Pachy, nie wiem też co to jest, raptora, nie ciekawego, bilizupona, triceratoptosa, jak on się nazywa? Trajk, triceratops, no. Tak, no. To jest to? Triceratops? Dobra. Niestety, tak się składa, że mam za mały level, żeby tą zainwestować w to siodło. Słabo. Tak, może ja mogę. Spróbuj zobaczyć, ty możesz zainwestować triceratopsa, żeby zrobić mu siodło. I pyk. Palela. Ja tu odpalam machinę. 4 te. Siodło tricera. Mogę. Oczywiście, że mogę. No. No to dawaj. Wybuduj siodło triceratopsa. Teraz wracam. Niech poczuje. Pura, włókno i drewno. Potrzebuję tego. No, tymczasem ja zobaczę, co jeszcze możemy zrobić w naszym eleganckim domku. Krzesło. Doskonały pomysł, Admirosie. No. To mógł się spodziewać, że taki... O! Właśnie, bo tak się składa, że w ogóle nie mamy faktycznie krzeseł żadnych. A to napawa mnie troszkę smutkiem. Przecież wiadomo, że krzesła w domku to są bardzo ważne rzeczy. Dobra, to tak, zbudujemy jedno krzesło chyba przed warsztatem, co nie? O, tak sobie myślę, poczekaj. No. Da się jakoś tak, że obracać? Da się. O, tutaj poprosimy. Tu. Już jestem. Dobra, mam już siodło. Dobra, jedno krzesło będzie przed warsztatem, a drugie tu zrobimy. Krzesła budujesz? No, na co? Przydatą się. Jej, Dawid! Patrzcie, jadę na Dawidzie. Jadę na Dawidzie. Ej, tu musimy chyba jakiś stół usiąść. On się nie może ruszyć z miejsca. Co jest? Ej, Admiros, będziemy musieli zrobić chyba jakiś, tak mi się wydaje, że stół jadalny będziemy musieli zrobić. Ej, tak się gości, jak zejść z krzesła, jak się na nim siądzie? Pewnie na E. Nie da się! Nie da się zejść z krzesła! Już zrobiłeś przyklejane. Jestem uwięziony na zawsze! Przyklejane krzesło, to było krzesło pułapka po prostu. Ej, pomocy! Ja ty wsiadłeś na mnie. Nie, no u mnie stoisz, nawet nie siedzisz. Stoisz, no. No. Ja nie mogę nic zrobić. Ale mogę zejść normalnie na E. No weź spróbuj siąść na te krzesło jeszcze raz. Ale ja siedzę jakby na tym krześle, mi pokazuje jakby siedzę i nie mogę wstać.
Pomocy! Pomocy! Ratujcie mnie! Admiros, pomóż mi! Ratuj moją dupę! Może trzeba tam wlecieć? Wykleiłem się! Co? Dziwne. Ja cię uśpię i cię wyciągnę za nogę. Co ty na to? A później cię obudzimy. A może po prostu... A może zniszczyć krzesło? Już mam. Moi dupa. Uśpiony. Ale chyba lepiej się poczułem. To teraz mnie ożywcie, jak możecie, dobra? Jakby tam się ognie. Ożywcie mnie teraz. Możecie mnie teraz ożywić? Już cię ożywiamy. Masz te jagody, Admiros, białe? Białe? Chyba nie. Białe. Zobaczymy, czy on ma. To w trajku będę. Mam, 36 ma. Nawet. To daj mu i niech je. Dobra, Dadi, muszę cię teraz nakarmić, więc się nie dobra, nakarm mnie, bo jestem strasznie głodny. O! Nie mu spada torpor. Już się budzisz. Już, budzisz się, budzisz się! Pyk, uratowany! Ja... No, ej, kurde, cały czas jakbym siedział. Tylko masz coś na czole, wiesz? Jak to jakbyś siedział? Ej, chodzisz błąd? Normalnie. Ale nie, u mnie... A no, wsiąść na dinozaura jakiegoś. Spróbuj wsiąść. Powiem ci tak, gdybyście zobaczyli, jak to wygląda z mojej perspektywy, to byście byli zaskoczeni. Spróbuj wsiąść na dinozaura i zejść, może się poprawi. Słuchaj, bo nie mogę, wiesz co, mam taki błąd, że nie mogę praktycznie nic, żadnej celowności. Aha. Nie mam. Chyba się musisz przelogować. Ja muszę się przelogować. No, to musisz się przelogować. Ważne rzeczy się dobra. Dzieje. Ja idę zobaczyć, co z naszym niestety, tyrym. Pomimo moich dużych chęci, stało się to, czego nikt się nie spodziewał. Krzesło pochłonęło moją duszę. Co? Musiałem wypowiedzieć moją duszę. Krzesło pochłonęło jego duszę, czaisz? Co ci się karniesz dzieje? Takie bajery? Ej, pilnujcie mnie? No, pilnujemy cię. Pilnujcie mnie, bo nie wiadomo, czy moje ciało nie zostanie wyssane przez jakąś inną dziką istotę. Ja muszę tym czasem się przelogować. Wszyscy wiedzą, że przelogowanie to jedna z najtrudniejszych sztuk przetrwania. No. Ej, jest jeszcze gorzej niż sądziłem. Ej, nie widzę naszego serwera. O nie. To przez... Tylko nie to. Prawdopodobnie serwer przestał istnieć. Tak, a my razem z nim. No. Przecież jesteś na Admirus i Plageusz razem z nim. Niestety, ale jesteście. Nie istniejecie tak naprawdę. Ej, kurde, naprawdę. O, jest, udało się w końcu. Pru. Ej, zobaczymy, czy uda nowe. Mi się wrócić do sesji. Czy uda mi się i będę żył. Czy moje ciało nadal będzie w materialnej formie. A jeśli nie, to znaczy, że będziecie musieli spalić to krzesło żywcem. Krzesło spalone żywcem. Nie, dobry jeszcze deal. Nie spalajcie. No. Będziecie musieli spalić te krzesło na stosie w takim innym przypadku. To jedyny sposób, żeby... Tak, ale to musicie poczekać, bo to wiecie, ja się jeszcze może zaloguję. No. Myślę, że się uda. Na razie mam loading mode. Tak to się nazywa. O. Chyba mi podskoczyło ciśnienie. Decenter się ładuje. Decenter brzmi jakby jakiś groźny dinozaur. Chciał cię zjeść. Dokładnie. Jakie są jeszcze najniebezpieczniejsze dinozaury do przyjęcia? Przejąłem Dodo. Gratuluję, prawie. Zajęło mi to minutę. Robisz postępy. Dodo. No, Dodo jest do jeden. Przyjęcia. Tak. Ciekawe, szkoda, że nie ma siodła dla Dodo. Dobra. Jest, obudziłem się i okazało się, że wszystko wróciło do normy. Ale od dzisiaj. Na tym krześle nie będziemy siadać. Usiądźmy na innym. Dobre krzesło. Można gości sadzać tam. Udało się, dobra. Ej, a ten, wiesz co? Musimy zrobić jadalnię, Admiros. Czyli będziemy musieli zbudować takie krzesła i stół jakiś taki jadalny, wiesz? Żebyśmy mogli jeść wspólne, romantyczne kolacje, Admiros. Co ja tak myślę. Chyba w sypialni kolacje? Jest dobre miejsce na jadalnię. Co ty sądzisz? Chyba tak. No, to jest dobre miejsce. W sypialni dobre miejsce na jadalnię. No wiadomo. Tak się robi, nie? Tak się robi, stół no, się jak tym, się mówi, ustawia. Organizator wnętrz, to ja mam w duszy. Organizatora wnętrz. Dobra. Kiedy już podstawy zostały osiągnięte, o, jest mieliśmy kilka dwa. Dinozaurów. O, to teraz czas tej wyższy się troszkę rozbudować. Pyk. Tak się składa, że wbiłem trochę level. Czy to wręcz ataków? Nie, nic bardziej mylnego. Zainwestujemy sobie tym razem w zdrowie, w energię. Nie, w wagę. To moja maska w ogóle i mogę teraz zainwestować troszeczkę punkcików w jakieś nowe rzeczy. Zastanawiam się tylko w co takiego. Koryto? Moja postać ma za duży łeb. Może koryto. O! Dobra. Uwaga. To niedobrze. Za duży łeb. Zrobiłem tą maskę i jej nie widać. Wtopiła się w twarz. Ej, co daje buteczka? Co daje?
Ej, schematów można w bibliotece. Schematy można w bibliotece przechowywać. Warsztat. Ty jesteś mały, czemu ty jesteś taki mały? Gdzie ty masz nogi? Widziałeś te admiry? Ej, dziwna sprawa. Nogi mu wessało. Jakby mi się... Co jest grane? Normalnie. W ogóle nie mam... W ogóle nie mam na... Ej, zbudowałem warsztat. Ej, nie no, niby mam warsztat zbudowany, a teraz widzę, że mogę się znowu nauczyć jakiegoś warsztatu, chyba że to jest jakiś inny warsztat. Są jakieś inne warsztaty? No jest jeszcze fabrykator. Bo mam jakiś nienauczony warsztat. A może ci się cofnęło, wiesz? Jak się przelogowałeś. Ale w ekwipunkowaniu warsztat do nauki. Wiem, ale wiesz? Tak się psuje czasami, że nauczysz się umiejętności, a później ci ją cofa, że niby jej nie potrafisz i musisz znowu się nauczyć. Ale nie mam ją, niby mogę zrobić, nadal zrobić warsztat niby w tym. I możesz robić i możesz się nauczyć? No. Bez sensu. Ciekawe. Trochę słabe, muszę przyznać. Trochę jakiś błąd się pojawił tutaj. No, chyba tak. Może to jest klątwa krzesła. Ej, balista! Zasiądź za sterami tego cacka, by wykorzystać nieobliczalną siłę balisty. To jest chyba dobre, co nie? No co? Całkiem może być dobre, chociaż ja jeszcze nigdy nie strzelałem z tego. Naprężona pułapka narkotyczna. Co to jest? Umieć dwa takie urządzenia niedaleko siebie, aby stworzyć toksyczną pułapkę. Wiesz jednak, że wszystkie swoje urządzenia toksyczne będą niemożliwe do uswojenia, jeśli zostały spalone bezpośrednio przez pułapkę. O, kusza! Kusza, to z tego strzelałeś, z tych zatrutych strzał, tak? Kusza jest dobra do zatrutych strzał. Jak nie masz pistoletu, to kusza jest lepsza od góry. To nauczymy się kuszy robić. O. Chyba, że zdobędziesz metalu, to ci zrobię karabin. Proszę cię, szanujmy się, mister. Ten. Dobra, żeby nie tak ciężko się robi kusza. Ja myślałem, że to jest jakaś filozofia, to nic bardziej innego. Nie, co ty? Nic bardziej innego. Mój komputer czasem się nie przegrzał. Aha, miał się przegrzać? No takie dziwnie, jak się ciepło zrobiło. Dobra, znowu mam nienauczonego siodła fobii. Ale gówno, wszystko się musiało się... Ale nie, mam nienauczony, ale niby mam ten. Ale gówno się popsuło. No, coś się pokręciło. Dobra, ci nauczę tego, bo mi tak głupie mi to. Fobię się nauczę i warsztatu też się nauczę. Pyk. Ojej, ja utknąłem. Gdzie? W tym, pterodaktylu. Dobra, to tak, podstawowe zwierzątka już mamy. Czyli mamy Dawida, Bobsona i Rurę. A wiadomo, że z tych wszystkich są pewne priorytety i podstawy. W sensie jest najważniejsze z nich, myślę, że jest Rura. Wobec Rury nie byłoby życia, ponieważ Rura dużo sra. A wiadomo, że stranie jest dobre do użyźniania gleby. Dobra, kiedy już to co teraz robimy? Jakie gdzie pomysły? Jest No tam, gdzie jest pterodaktyl, za rurą, jeszcze dalej tam. A tamten pterodaktyl? Nowy. Dobra, lecę, to przejmujemy. Jeszcze przejmujemy pterodaktyla, całkowicie o nim zapomniałem. Chcesz przejmity? Czy nie? No nie wiem, czy jeszcze chyba nie, jeszcze go nie karmimy. Dobra. Coś to mówi. Chcesz się stąd wydostać? Idziemy przejąć pterodaktyla. Czas najwyższy przejąć Ej, wiesz, że prerodaktyle są... Dzięki. A prerodaktyle też są dwuosobowe? Chyba tak. Nie, pojedyncze. Ale możesz nosić kogoś w pazurach, nie? Jak chcesz. Dobra, zobacz jak to nasz prerodaktyl, ponieważ w końcu... A, on cały czas głodnieje, no to chyba jeszcze trochę zajmie. Tymczasem myślę, że zapolujemy na jakieś inne dzikie stworzenia. Poczekaj, muszę się nauczyć robić strzały usypiające. No. O nie, Admiros, rzuć mi jakieś narkotyki. Nie mam. Wszystkie zostały w Rurze i w Trisku. No, w Bobsonie. Tyle narkotyków. Szybko, Bobson, tutaj nie jak mogłeś. Możesz mi przynieść narkotyki, bo tu się kończą już powoli. Bobson! Czyli mówisz, Bobson, że to ty schowałeś całe narkotyki? Zobaczmy, tak jest, Bobson, narkoman. Tak nazywali go, zanim był bobrem. Narkoman? Zanim został bobrem. Bobson narkoman. Narkoman. Dobra, mam troszkę narkotyków, ale przydało mi się też, muszę się nauczyć. Poczekaj chwilę. Strzały. Zwykłe strzały, jak to zrobić? Zwykłe strzały. Mogę 17 zwykłych strzał zrobić, no to super. No i ze zwykłym robisz później zatrute. Jak dodajesz narkotyki, nie? No właśnie wiem, właśnie odkryłem to. I tak robię to. No i proszę państwa, i teraz mam zatrute strzały! Bradeus z każdym odcinkiem na odcinek dowiaduje się nowych rzeczy. Czy ja zapomniałem jakiegoś Facebooka wyłączyć, bo cały czas mi coś w tle leci? Nie bardzo, niedobrze, muszę to zrobić chyba na chwilę. To zrobię małe cięcie.
Pyk. Dobra, niestety musiałem na chwilę, zrobiłem małe cięcie, bo przez przypadek zostawiłem włączonego face'a. I tak dziwne, jeśli coś wcześniej pykało, to wielka, to bardzo przepraszam, bardzo nie chciałem. Mnie też to irytuje, ale czasami nie zwracam na to uwagi po prostu. Dobra, Admiros. Wylądowałem. No. I mam dla ciebie prezent. Nazywam to narkotyki. Super. Fajne prezenty masz dla swoich znajomych. Proszę. Narkotyki. Dzięki. A tymczasem Bladeusz pójdzie na polowanie. Lataczu. Ej, Admiros! Widzisz tam tą bazę? No, widzę. Tam jest jakiś trajk taki ładny, idziemy go polować w tej bazie? No, myślę, że go polujemy. Co to jest za pole? Zobacz, co tu się dzieje. No, koleś sobie zrobił. Ej, patrz! Wodociąg znalazłem. No tak, wodociąg z kałuży sobie zrobił. Też będziemy musieli do kałuży zamontować wodociąg i przyciągnąć do naszej bazy. Ale to dziwi, czemu ten wodociąg jest na górze tak, o? Tak może do podlewania on jest. No, w powietrzu. Bardzo sztywny wodociąg, po prostu. Ej, a dlaczego on jest taki kratkowaty? Jak to kratkowaty? Ojej, tu jest. No zobacz na ten wodociąg. Ej, może Bladi, chodź schakujemy mu hasło i wejdziemy do środka. O. Dobra, win. Otwieraj, wpisuj hasło, ja wiem jakie jest. Raz, dwa, trzy, cztery. Zawsze działa. Nie działa, czekaj, może raz... 4 zera. Nie działa. Jakbyście się włamali, to by było naprawdę nie. Nie działa. No niestety, na 4, dobrze na 4, się zabezpieczył. Ej, chodź, tu jeszcze jest jakaś baza. Ciebie co jest w środku? Coś czuję, że pewnie skrywa tu jakieś tajemnice. Ręce do góry! Wprowadź prąd. Raz, dwa, trzy, cztery. Kurde, nie działa. To nie to. Co mógł pomyśleć? Jakim prawem? Gdzie byś to zgadzacie? Admiros, musisz... Ja hasło zgaduję. Ludziom się włamują. Niedobrze. Ludziom się włamują, nie włamujemy. Po prostu szukam jakichś stworzeń do przejęcia. Jaki on może mieć pin? Tak się zastanawiam. Albo ja wiem. Możemy spróbować coś. Podziałać. Już wypróbowałem te najprostsze kombinacje, ale... Admiros! Enter pin. Nie, pin to pewnie losowo wpisuję, bo oni tak otwierają je na E. Ja przynajmniej tak robię. A. Wiesz co, Admiros? Jak tam Pterodaktyl? Głodzi się cały czas? Tak, głodzi się. Jeszcze musimy poczekać trochę. Dobra. O, patrz, co tam jest na dole! Jaka baza, Admiros? Ile tu baz jest około? Ej! Admiros! Chodź tu trochę niżej. Patrz, jakie stworzenie złapałem. A nie, to Bobr. Jeju, przestraszyłem. Bobr. Myślałem, Buberek. Że to coś innego. To jest pewnie ten nasz cały czas. No. Chodź tu trochę niżej, Admiros. Patrz, jakie to jest piękna dolinka. Ej! No. A można przejąć żółwia? No, można. To trudno jest. Dlaczego jest trudno? No bo to jest żółw. On ma bardzo mocny pancerz, jego jest chyba odkryć trudno, wiesz? To tam po głowie czas. Trudno, Admiros? Wiesz, co to znaczy? Admiros! To znaczy, że... Nie, to znaczy, że trudno. Przestań się wygłupiać w jeziorku, tylko chodź na żółwia. Żółwiu! Wyzywam cię na pojedynek Fragusza! To jest ankylo, zobacz, jaki ma level, poczekaj. O, mały level, to przyjmuję. On jest do zbierania kamieni, wiesz? Mam takiego. Nie szkodzi. To ale fajnie! Ej, to jest... Jaki super. No, strzelam, uwaga! Strzał! Pomogę wam. Szybko! A jak on się nazywa, jak nie żółw? Ankylo. Ankylow? Można Ankylo. Na nim jeździć? Tak, można i on zbiera kamienie. Super. I metan. O, jest, położył się. Dobra, Lulu. Zobaczmy. Tak naprawdę to jest Ankylo. No dobra, my przekonaliśmy. Faktycznie to jest Ankylo. Wiem się, że wiąż żółwie. Dobra, ej, dobra nasza, bo ma mały level. Mały level to znaczy, że szybko go przyjmiemy, co nie? No, bardzo szybciutko. Dobra. Trzeba go... Będziemy mieli Ankylowa prawdziwego. No ale jeszcze masz narkotyki, Admiros? Nie mam. Ja mam narkotyków trochę. Bladi ma, no. A ten drugi zwierzak jak się trzyma? On tam sobie je narkotyki, spokojnie. Aha. Ja go pilnuję cały czas, ale... Ej, a piranie możemy przejąć? Bo tu parę pływa. Pewnie, możemy nawet jeździć na piraniach, nie wiedziałeś? Jeździć na piraniach? No, można. Tylko one, wiesz, no... Pod wodą tylko są, do pływania pod wodą szybkiego. W sumie ten pterek to już ma 1500 głodu. No, nieźle. To można już tam prime rzucić. Dobra, mamy Ankylowa. Tego będzie trzeba oczywiście tego Ankylowa tutaj pilnować, jak mi rozwiesz. Ankylo. Nie mogę pilnować dwóch rzeczy naraz. To jest człowiek kamień. To nie człowiek, tylko zwierzę kamień. On tłucze kamienie. Ale jak tłucze, że co, do skały podchodzisz i tłucze, tak? Tak, i szybko zbiera. Bije ogonem. To jest fajnie chyba, szybko się z nimi zbiera kamienie. Szybko, szybko. I złoto, znaczy złoto mówię, metal zbierasz też szybko. Bardzo.
Tylko ciężko, aha, ciężko będzie tam wprowadzić na górę, tam do metali, co nie? No, to tam ciężko, smokiem możesz go podrzucić i zostawić. Proszę cię, smoki przecież ten, nie istnieją w naszym realiach jeszcze. Aha, to będziesz musiał windę zbudować. To zbudujemy windę. Tak się składa, że pod tym względem jestem całkiem niezły. Tak? Dobra, jak wygląda sytuacja? Będziemy mieli tego ziomka. Ja idę po mięso. Będziemy, nie, jak tam przejmowanie? Bo się kończy. Ja mam. Ej, wiem, jak go nazwiemy, mam nazwę, nazwiemy go Wróbel. Wróbel, to jest dobry pomysł. Będzie Wróbel. No, nie najgorsze, może być. Jego pytanie jest zasadnicze, gdzie jest Tygrys? Aha. Ej, a gdzie jest Tygrys? Admira. Ja go wziąłem. A gdzie on jest? W naszej bazie. Aha, dobra. Co jedzą te żółwie? Żółwie? No te akusy całe. Te ankylo? A ja wiem. Nie pamiętam już, przejmowałem go, ale chyba meczubery. On ma dużo, no zatrzymaj ale... Zatrzymaj się na chwilę, zatrzymaj się, plaga. O. On w ogóle wolno się budzi, więc w sumie można go zostawić na kilka lat, myślę. A czemu masz tak mało mięsa? O, mały smok! Gdzie mały smok? Pokaż. Z małego smoka. Gdzie? Wiśnia. Gdzie? Jeszcze nie wiem gdzie, ale możemy go obejrzeć. Bo ten, Wiśnia napisał, że pyta, czy chce ten, zobaczyć małego smoka. Lecisz ze mną? Lecę. Plageuszu, tylko to leć za mną. Ankylo boję się, że umrę nam. Aha, Admiros. Ja nie będę pilnował, bo ja już pilnuję 3 odcinki, więc sorry. Dobra, to pilnuj jeszcze troszeczkę. A po co wam masz tyle dinozaurów? Proszę cię, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. To nam się przyda, w końcu baza od tego ten. A długo będziemy lecieć, czy to już rzut beretem? No, rzut beretem powiedzmy. Powiedzmy. Tu muszę zapamiętać drogę, bo potem zapomnę. Doganiasz mnie? No, lecę trochę z tyłu, ale no powiedzmy. Dobra, to się nie będę spieszył. Tu, czas zobaczyć to, co często widzimy, bo już nie wiem, czy wiecie, z Admirosem już wiele smoków wypluliśmy, no. Z odcinkiem, tylko że po prostu my je puszczamy wolno zawsze. Mhm. I później inni gracze mają możliwość tak, złapania smoka dzięki wam. Tak naprawdę smoków nie ma, tylko ja z Admirosem je ciągle wyhodowujemy i potem inni gracze je gdzieś łowią. No, dokładnie tak jest, nie inaczej. Może on na tej smoczej wyspie się rozbił? Tutaj gdzieś. Dalej się nie dało? Dobra, chodź. Kurczę, o kurde, co to za smocza dzielnica tu jest? No, tu jest smocza dzielnica, oni są dokokrzeni zdrowo. Wiesz, jak wygląda porządna baza. Proszę cię, porządna baza. Widzę, że okna można robić. Boże, dobra, ale mi się wszystko zaczęło lagować. No, chodź tutaj do środka. Bo tu jest bardzo dużo smoków i wszystkiego, to się laguje, nie? Gdzie on poszedł? Nie widziałem. Chyba na górę. Aha, dobra, zobaczmy, jak się wykluwaj smoki. Co to jest za hodowla smoków, zasilany reaktor? Patrz, jakie oni mają sejfy tutaj, widzisz to? Poczekaj, ja widzę jakiś... O, jest jajko smoka. Tutaj jakiś leży smok, o, kurde, sejfy. Ej, to jakiś payday powinien tu być zrobiony. Patrz! Ale inkubacją to on ma zero praktycznie. Nie wykluje się. Za głupoty, że wykluwa się. Patrz, jak on tutaj... Normalnie klimatory leżą obok niego, dwa. No widzę właśnie. I on się tak szybko wykluje? No nie, on się nie wykluje tak szybko. Zobacz, ile inkubacja trwa. Wieki. Widzisz? No, już nie widzę. A nawet trochę dłużej niż wieki. No, niestety, to będzie trwać wieki. No, ja myślałem, że oni już będą wykluwać. Tak już. Wow. Dziwna sprawa, bo Darek nie ma zablokowanego sejfa i tak naprawdę ktoś mógłby tu wejść. Ej, beka, ten pierwszy sejf? Do 5 minut. Do 5 minut, Darek, chyba nie. No w ogóle śmieszna sprawa, nie mów mu o tym, Plagusie, nie mów mu o tym, ale ten pierwszy sejf jest odblokowany. Co ty gadasz? Można mu wszystko zabrać, nie mów mu o tym, cicho. Dobra. Cicho. Nie mów o tym, ale ten pierwszy sejf jest odblokowany, można go normalnie... Kraść. No możemy, ale to jak ale wiesz... Ale to musicie na cicho to zrobić. To musielibyśmy na cicho, musimy się przekraść przez strażników, wiesz? Nie, co chodzi. To ładnie. No, popełnił błąd. Ale tu głupiec. Trochę czasu zejdzie. To nie wiem, czy w tym materiale się wyrobimy z tym wszystkim. Myślę, że nie. Popatrz, no, tak już... wygląda właśnie baza zwykłego słabeusza. Jak widzicie, no. Te wrota są dosyć wielkie, ale jeszcze trzeba podać kod, żeby je otworzyć. No, jak widzicie, no nie jest ciekawie, ma tu jakieś mamuty,
inne takie rzeczy, ale w sumie względnie, no nic ciekawego, nic ciekawego. Myślę, że tym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek, takim akcentem, że poszliśmy zobaczyć, no, jak wygląda jakiś Słabeusz typowy na tej mapie. Hello, hello! Yo, yo!